Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Jak widzicie, mam dzisiaj gościa specjalnego, jest ze mną znowu na kanale Krysia. Cześć. Cześć, witam. Ale słuchajcie, jest wyjątkowa okazja dlatego, że się spotkałyśmy, bo pewnie część z was o tym doskonale wie, że w marce Nu Skin pojawiła się najnowsza Lumi. Ja tutaj co prawda na moim kanale opowiadałam wam o Lumi Spa, którą mam tutaj, ale uwaga, uwaga, jest też jeszcze jedna Lumi. No i tak pomyślałam sobie, że słuchajcie, ja nie mam tej wersji najnowszej, ale za to mają Krysia. Ale ja już mam, tak, tak jest. I już ją testuję od jakiegoś czasu, więc myślę, że będzie najlepszą osobą, która opowie nam dzisiaj o tym, jakie są różnice, jakie jest jej zdanie na temat nowej Lumi w porównaniu do tej starszej wersji, bo oczywiście tę też zna. Tak sobie dzisiaj porozmawiamy trochę na luzie. Pokażę wam również, będziecie widzieć również z bliska, jakie są te różnice, jak wygląda jedna i druga. No ale myślę, że jest to ciekawa opcja i warto poruszyć dzisiaj ten temat. Także zaczynamy. Gotowa? Tak, jestem gotowa i chętnie opowiem. No to lecimy. No dobrze, moi drodzy, zaczniemy może od takich danych technicznych, jak ja to mówię, czyli od takich podstaw, bo zobaczcie, mamy dwa urządzenia, które są tak naprawdę bardzo do siebie podobne. Wielkościowo powiedziałabym, że są, zobacz. Troszeczkę jest krótsza. Tak, ta też mi się zdaje, ale ja już to czuję, że nowa wersja jest zdecydowanie lżejsza. Jest, tak. Tak? Troszeczkę różnią się w tym takim swoim właśnie wyglądzie, tym designie, ale to też jest, myślę, normalne. Od razu powiem, że ta jest bardziej przyczepna z tyłu od tej. O. Zobacz, że się różnią tutaj tyłem, tak? Znaczy, tak mi się też wydaje, że rzeczywiście one są tutaj, ta jest lepiej wyprofilowana, żeby nie wypadała nam z dokładnie, dłoni. Dokładnie tak. Ale bardzo dużą różnicą jest między innymi ten przód. Zdecydowanie tak, w ogóle w tej nowej jest mniej łączeń. Tak jak widzisz, tutaj są, tu są łączenia, tak. Tu są łączenia, tu z tyłu są łączenia, tak. Natomiast producent poprawił tą nową wersję obudowę, jest bardziej zabudowana z tego względu, żeby była jeszcze bardziej wodoszczelna. O, świetnie. Dlatego też tych łączeń jest mniej. Tak, bo przypominamy, że to jest takie urządzenie, które możecie spokojnie zabrać ze sobą na przykład pod prysznic, tak? I wykorzystywać ten czas 2 minut, żeby sobie oczyścić skórę już pod prysznicem. No dobra, to teraz tak, zatrzymamy się może właśnie na samym tutaj początku, czyli o tej części, tak, bo jak widzicie są różnice. Inaczej chyba się tutaj ją włącza. No właśnie. Tak. Tu mamy po prostu, włączamy zawsze z pozycji technologii, natomiast w przypadku nowej Lumi Spa Io też możemy włączyć z pozycji aplikacji, co później pokażemy. A, zapewne. Tak, tak, zaraz o tym też powiem. Tak, i tu włączysz jednym przyciskiem i pracuje, prawda? Natomiast no tu możemy zrobić na kilka sposobów, ponieważ możesz włączyć również w ten sposób i będzie działać. Okay. Natomiast tu mamy łunę taką jednokolorową, tak? Czyli białą. Ale na przykład ja mam ustawioną swoją rutynę pielęgnacyjną na rutynę pielęgnacyjną poranną, która jest krótsza, i rutynę pielęgnacyjną wieczorną, która jest dłuższa, bo ją zaczynam od dekoltu, szyi, a następnie jeden policzek, drugi policzek i czoło. I to wszystko trwa dłużej niż 2 minuty. O, to coś dla mnie! I to ustawiasz w aplikacji, czyli ta, w aplikacji masz zapisaną swoją rutynę i moja rutyna wieczorna, która się nazywa bardzo pięknie przeze mnie wymyślona, wieczorna nagroda, no, po super. Całym dniu, tak, ma kolor ciemnozielony. I żeby dojść do tego ciemnozielonego koloru, robisz tak, podwójnie włączasz, po prostu jest podświetlona, biała. Jeszcze raz, to jest moja poranna rutyna, która jest krótsza, jest delikatnie taki kolor selenowy. Tak. I jeszcze raz, ciemnozielony. Jak mam ciemnozielony kolor, włączam i w tym momencie zaczynam tą moją dłuższą pielęgnacyjną rutynę. No dobra, czyli zobaczcie, mamy w nowej Lumi, mamy możliwość ustawienia sobie rutyny pielęgnacyjnej. Co to oznacza, że w starszej Lumi mamy tylko 2 minuty na oczyszczanie, tak. W nowej Lumi możemy mieć więcej. Możemy mieć więcej albo możemy też mieć mniej, bo na przykład rano masz czas tylko minutę. Więc lepsza minuta niż nic, tak, zdecydowanie.
Tak samo ja mam ustawioną, zostawiłam sobie tą pierwszą rutynę, która jest w kolorze białym, jeżeli chodzi o pielęgnację okolicy oczu. I robię pół minuty, 30 sekund na jedno oko i 30 sekund na drugie i to mi wystarczy. Świetne, ale poczekaj, to jak już jesteśmy przy tych, właśnie przy tym oczyszczaniu, czy w nowej Lumi też jest taki podział na części? Czy mi to sygnalizuje ta nowa Lumi? Ona sygnalizuje i uważam, że, i to nie jest tylko moja opinia, że jest to dużo lepiej wymyślone, ponieważ tu jak włączysz, to te podzielone części są tutaj z przodu. Tak, tak, tak. I widzisz, ty jak oczyszczasz buzię, to też musisz się spojrzeć, oderwać od twarzy, spojrzeć się ile ci jeszcze zostało i dalej kontynuować. Natomiast w przypadku nowej Lumi, to wszystko masz z tyłu. Więc ja rzeczywiście, tak, możesz widzieć w lustrze. Tak, widzisz w lustrze dokładnie ile ci zostało jeszcze partii do oczyszczenia, ile czasu i to też myślę, że to jest naprawdę dużo, dużo wygodniejsze. Tak, to jest rzeczywiście wygodniejsze, więc fajnie to ktoś wymyślił. Czyli tak, mamy różnicę troszeczkę w wyglądzie tym wizualnym, w designie, mamy różnicę w ciężkości. Ciężkości, w szczelności. Szczelności, dokładnie. I też jest bardziej odporna na upadki, ponieważ to było przez wiele miesięcy testowane przez naukowców, nawet jest dostępny bardzo ciekawy filmik na temat tego, jak Lumi była upadała na podłogę, była topiona, po prostu rzucana. Tak, tych testów było bardzo dużo, więc naprawdę aż serce mnie bolało, jak patrzyłam, jak ta Lumi była traktowana, ale przeszła nie jedno i faktycznie jest dużo bardziej odporna na uderzenia, właśnie na wodoszczelność, z racji tego, że też to tworzywo jest bardziej nowoczesne, tak? Jest inne od tego. Dobra, no to już wiemy, kolejna sprawa, głowice. Głowice, tak. Na pierwszy rzut oka różnią się kolorami. Kolorami, tak. Dokładnie. Ta jest troszeczkę, nie wiem, czy to będzie widoczne, chyba tak. Pokażemy, tu będzie widać na zbliżeniach wszystko. Jest troszeczkę bardziej jaśniejsza, ta ma taki kolor bardziej morski, ta jest taka błękitna, taka. No dobra, poczekaj, bo tu mamy, obydwie mamy tutaj takie głowice, te normalne, tak? Pokaż mi, jak one. Nie, no. W dotyku są rzeczywiście bardzo podobne. Tak, one są podobne, natomiast ta nowa ma w sobie czujniki dodatkowo. Czujniki, które nam szczytują informacje z naszej pielęgnacji i wysyłają do aplikacji. No tak, bo tutaj mamy aplikację, o której za chwilę też wam opowiemy, właśnie o co chodzi z tą aplikacją. Fajne, słuchaj. Obie głowice zawierają też jony srebra, natomiast jak już jesteśmy przy ściągniętych głowicach, to otwórz jeszcze tu, zobacz czym się, jak się różni ten, nie wiem jak to powiedzieć, ta część, tak? Lumi, ponieważ tu mamy plastik. I plastik, no wiadomo, plastik jest mniej wytrzymały. I w przypadku tej nowej Lumi, to z kolei mamy metal. I po prostu jest dużo bardziej wytrzymały, tak? No bo w momencie, kiedy ktoś będzie na siłę zakładał, to nieraz mógł się ten plastik po prostu ułamać, zniszczyć. Natomiast w przypadku nowej Lumi jest to dużo, dużo trudniejsze. Świetnie. To jeszcze następne pytanie, jeśli chodzi o głowice. Rozumiem, że w przypadku nowej Lumi też mamy dopasowane głowice do typu naszej skóry. Tutaj mam akurat głowice do skóry takiej delikatnej, wrażliwej. No i właśnie, czyli i do męskiej też mamy. Jest. I do męskiej. Tak samo. Dobra, świetnie, czyli możemy sobie dokupić ten czas 3 miesiące, dalej tak samo? Dalej tak samo i jeszcze wracając właśnie do aplikacji, co wam później pokażę. Również mamy informację w aplikacji, że głowica jest jeszcze dobry, stan dobry. Aha, natomiast jak już będzie. Mamy sygnalizację, że już się zaczyna na przykład kończyć, tak? I tak. Najwyższy czas wymienić. Dokładnie tak, i to też często klienci po prostu o tym nie pamiętają, no bo czas leci szybko i czasami się komuś wydaje, że jeszcze moja głowica jest dobra, a to minęło pół roku. Albo na przykład pracują z tą samą. Tak, albo czasami jest też tak, że na przykład masz dwie głowice albo trzy i też używasz je na zmianę, więc ten czas się też trochę wydłuża. Na przykład jak ty czy ja, tak? No, bo tak samo używasz do porannej pielęgnacji delikatnej, a do wieczornej dokładnie. I na przykład też ten właśnie, tak jak mówisz, czas się wydłuża, więc fajnie mieć tą kontrolę nad tym. No dobra, świetnie. Czyli tak, głowice cenowo? Cenowo jest droższa. Droższa. Jest droższa, tak, zdecydowanie, no jakby coś za coś, wiadomo. Natomiast jakby podzielić to na koszt miesięczny, w skali miesiąca, bo też jest możliwość jakby rozdzielenia tych płatności, o czym trzeba powiedzieć, to no zdecydowanie myślę, że to wtedy nie boli. To czekaj, to jak jesteśmy już tutaj przy nowym produkcie i starym produkcie, czy otrzymaliście taką informację od marki, że na przykład weszła nowa Lumi, która jest bardziej zaawansowana, no dobra, jest trochę droższa, ale w związku z tym
starej Lumi już nie będzie? Nie. Czy ona będzie cały czas dostępna i każdy będzie miał wybór, czy na przykład zdecydować się na tańszą wersję, która w zupełności mi wystarczy, czy na przykład pójść bardziej w technologię i coś nowego? Oczywiście, że tak. Zostaje stara wersja Lumi, jak najbardziej będzie cały czas, nie wiem, czy będzie cały czas dostępna, ale na razie nie znam takich informacji od firmy, żeby miała ją wycofywać, więc jak najbardziej jest w ofercie solo, ale również w genialnych zestawach. Tak. Szczególnie teraz, jak idą święta, to naprawdę warto na tym po prostu zwrócić, na to zwrócić uwagę i zapoznać się z tymi zestawami. Natomiast jeżeli chodzi o nową Lumi, to no, tutaj troszeczkę ta cena będzie wyższa, ale myślę, że to jest tak super gadżet, więc warto się zastanowić nad tą nową. No już słuchajcie, wybaczcie, trochę mi tutaj światło wchodzi, bo tu nam się odbija i w ogóle, więc myślę, że nie będziecie zwracać na to uwagi, ale co ja chciałam wam powiedzieć. Mamy dużo pozytywnych plusów. Czy są jakieś minusy, które ty zauważyłaś w porównaniu jedna z drugą? Ciężko mi powiedzieć o jakichś minusach. Jeżeli chodzi o... Raczej zauważyłaś plusy. Raczej zauważyłam plusy z racji... Ja na przykład jestem gadżeciarą, ja bardzo lubię innowacje. To tak jak ja. Tak, zdecydowanie. Bo ona ogólnie jest taka nowoczesna, jest to fajnie połączone z telefonem, jest to nowoczesny gadżet. Jest to też kontrola, bo ja na przykład lubię sobie później wchodzić, masz efekty swojej pielęgnacji, masz nagrody, które dostajesz za to, że jesteś systematyczna. Też mogę kontrolować, czy na pewno pamiętałam o tym, żeby wykonać swoją rutynę pielęgnacyjną. Chociaż ja akurat zawsze o tym pamiętam, ale wiem, że niektórzy klienci po prostu mogą o tym zapominać. I to jest fajne, żeby mieć w kalendarzyku tam dokładnie masz zaznaczone, kiedy zrobiłaś, tak? Mogę sobie zmieniać kolory, mogę tak samo w aplikacji Vera, bo tak się nazywa ta aplikacja, mamy jakby indywidualnego kosmetologa internetowego, który nam doradza po sczytaniu stanu naszej skóry, poprzez zrobienie zdjęcia z buzi, jakie mamy problemy skórne i też nam doradza w tym kierunku pielęgnację. Bardziej rozszerzono, tak? Świetnie. I to jest bardzo też, uważam, pomocne, tak? No bo też klienci na przykład... Mamy w ofercie wiele produktów, jakby odbijając teraz od Lumi Spa, to są różne serie i też klient nie do końca wie, co dla niego jest dobre. No oczywiście, że tak. Więc taka aplikacja jest świetnym do tego pomocnikiem, plus możemy sobie zrobić zdjęcie i za miesiąc, za dwa, za trzy zrobić kolejne i zobaczyć sobie efekty, tak? No bo też widzimy siebie na co dzień w lustrze, czasami te efekty ktoś mówi, Boże, ja codziennie widzę w lustrze w ogóle ten efekt wow, a czasami ja mówię, zrób zdjęcie i porównaj i wtedy jest takie wow, naprawdę nie wiedziałam, że mam aż taki efekt i to się często zdarza. Dobra, kolejna różnica, którą mamy, to są też te stacje dokujące, takie podstawki, które mamy. Bo dokładnie. To jest bardzo ważne i chciałyśmy wam również dzisiaj o tym pokazać. No wiadomo, to jest nowa stacja dla Lumi, a to jest ta stara. I teraz, ja już widzę, jaka jest różnica, że do tej pory, moją Lumi, o właśnie, żeby ją sobie naładować, to musiałam ją podłączyć. O, tutaj mamy kabelek. Dokładnie. Taka trochę archaiczna wersja. No, taka powiedzmy. Poprzednia. Tak. Mamy jakąś technologię, jeszcze starym typem tutaj, słuchajcie, włączamy tutaj, podłączamy kombinację. Ale zobaczcie teraz, co my mamy tutaj w porównaniu, właśnie jeśli rozmawiamy o nowej Lumi. Bo oczywiście też mamy stację, na której sobie trzymamy Lumi, ale tu nie ma żadnego wejścia, żeby wam pokazać, żadnego wejścia, więc nie musimy nic tutaj podłączyć. Ale jak ją ładujemy? A o tak. O, na magnesie. Tak. I czyli tak naprawdę nawet nie musimy jej trzymać w tej podstawce, tylko możemy ją sobie gdzieś położyć, jak na przykład wyjeżdżamy gdzieś na jakiś wyjazd, nie chcemy ze sobą tego zabierać, tak? Tak, to nie musimy. Bo mamy, zobaczcie, taki magnesik, czyli też taką, można powiedzieć, jak bezprzewodową trochę ładowarkę, coś w stylu iPhone'ów. Coś w stylu iPhone'ów, dokładnie, i bardzo też podobne ładowanie do innej technologii Boost, więc no to już idziemy w stronę nowoczesności. I jeszcze, bo zobaczcie, jaka jest końcówka. Mamy końcówkę USB, więc tak naprawdę nie musimy bawić się z czymś takim. Zabieramy tylko mały kabelek ze sobą. O, bardzo proszę, mały kabelek, który możemy podłączyć do komputera, jeśli to jest na przykład wyjazd służbowy. Ewentualnie możemy sobie kupić adapter, tak jak z iPhone'ami, tak? Do którego albo ładujesz sobie... telefon, wymieniasz tylko. No, na przykład. Na tą ładowarkę. Tak, i, dokładnie. Bardzo fajnie pomyślane. Ja jestem oczywiście za takim rozwiązaniem.
zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Więc no widać, że marka postawiła na nowości. Natomiast to jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o ładowarkę. Wcześniej ta stacyjka, tak jak powiedziałaś, była też ładowarką. Natomiast często się zdarzało tak, że klienci nie doczyszczali tutaj tych elementów, nie dosuszali tak naprawdę, tak? Po korzystaniu pod prysznicem i w ten sposób mokrą lumię stawiali na ładowanie. I to było powodem też tego, że mogła się technologia po prostu zepsuć, bo tego nie można, wiadomo, nie możesz czegoś mokrego postawić do stacyjki ładującej. Zwłaszcza, że zobaczcie, bardzo mało osób zwróci uwagę na to, że tutaj mamy takie właśnie metalowe miejsce, które sprawia, że po włożeniu tutaj do tej stacji mamy ten, jak to się mówi, no taki, no wiecie, że się to zaciska ze sobą, tak, że mamy dojście, tak, mamy dokładnie, dojście do, mamy dojście prądu. Więc jakby to logiczne, że trzeba osuszyć i zawsze też informujemy o tym klientów, ale wiadomo, no żyjemy szybko, no to się zapomni, wrzuci, no i z tego powodu też nieraz mogły być zwarcia, tak, takiej technologii. Dobra, to jak jesteśmy przy ładowaniu, to powiedz mi, jak jest z długością trzymania całej baterii w nowej lumii? Podobnie, bo zarówno ta też bardzo długo trzyma, więc myślę, nawet że spokojnie... Nawet do 10 dni mi się wydaje, że... Więcej, gdzie 10 dni, no pewnie. Tobie krócej? Nie, no mi się tak wydawało, że to może z 10 dni albo nie, u mnie to miesiąc. Jak no co ty gadasz? No pewnie. Ja robię to rano i wieczorem. Szczerze, to ja muszę się bardziej chyba przyjrzeć, jak to ona mi trzyma. A ja sobie zostawiam zawsze na noc. No ja też. Ładuję się na noc i rano już jest gotowa, już mi sygnalizuje, że jest gotowa do użycia. Miesiąc to jest minimum jak nie półtora, jeżeli chodzi o mnie. Tak. I jeżeli chodzi o nową Lumi, to bardzo podobnie. Czy ona też sygnalizuje, tak jak ta, że tutaj się pojawia takie pomarańczowe światełko? Wczoraj miałam pierwszy taki sygnał i on się po prostu, jak skończyłam oczyszczanie, po prostu te diody tutaj się zaświeciły na czerwono całe. A widzisz. Czyli nie pomarańczowe, tylko czerwone. Powiem ci, słuchajcie. Ale w aplikacji też jest informacja, że jest słaby stan baterii. Ale ja wam muszę powiedzieć, że jak zaczęłam używać Lumi, to tak już jak jesteśmy przy tym, w pewnym momencie, ja nie zwróciłam na to uwagi. Zepsułaś! Tak! Zaczęło mi się tutaj robić, słuchajcie, takie pomarańczowo-czerwone. I ja mówię, co się dzieje? Wylało się. O co chodzi? I to tak, wiecie, to światełko tak szło do góry, do góry, do góry. I w pewnym momencie już nie byłam w stanie jej włączyć. Mówię, nie, chyba popsułam. Chyba coś jest nie tak. I dopiero później musiałam wejść na stronę i doczytać, że właśnie takie światło sygnalizuje nam, że zaraz nam się rozładuje Lumi. Więc dlatego też zapytałam, jak tutaj jest w przypadku ale a propos sygnalizacji, bardzo mnie ostatnio to rozbawiło, ponieważ obserwuję, że aplikacja Vere jest cały czas poprawiana przez firmę, jest dokładana nowa opcja i są alerty. W przypadku tak samo nowej Lumi, bo też mówiłaś, że myślałaś, że się popsuło, bo zaczęło tak brzęczeć. Jak dociskamy za mocno, bądź też prowadzimy za szybko głowicę, to dostajemy w aplikacji alert, że robimy to niewłaściwie. Tak samo właśnie jak w przypadku tej poprzedniej wersji. Natomiast tu producent poszedł o krok dalej i bardzo mnie rozbawiło, jak dostałam komunikat już jakby po całym raporcie pielęgnacyjnym, masz podsumowanie i na czerwono zaznaczone fragmenty skóry, gdzie po prostu ta głowica poszła niewłaściwy sposób. O. Czyli jest na czerwono. Broda, był alert, zwróć na to uwagę. I dodatkowo dostałam informację, że mocne szorowanie jest, nadaje się do podłogi albo do czegoś tam, natomiast twoja skóra potrzebuje jedynie łagodnych ruchów. Tak, słuchajcie, i chciałam wam powiedzieć, że Krysia wrzuciła do siebie na Instagram właśnie taką informację gdzieś tam na tym Instastory. Zrobiłam ja od razu tak screen, mówię, i mówię, nie, no świetne to jest, bo ktoś, pamiętam, ktoś tam z widzów pod jednym z moich filmów wykłócał się ze mną na tym, prowadził ze mną dyskusję na temat szorowania, że my stosując takie urządzenie, gdzie mamy oczyszczanie mechaniczne, szorujemy skórę. I ja próbowałam to ja sobie wytłumaczyć, że nie ma czegoś takiego szorowanie. Dokładnie, tak. Bo to są delikatne ruchy, naprawdę, bo same mikropulsacyjne ruchy, one robią robotę. Więc wystarczy, że delikatnie przyłożysz do buzi i już te mikrodrgania, ten dwuobrotowy ruch głowicy robi robotę. Tak, tak, dokładnie. I to jest bardzo ważne, bo to też między innymi, zresztą ja wam jeszcze o tym opowiem, właśnie jeżeli rozmawiamy o tych ruchach, jak to się ma do bariery hydrolipidowej, o której tak dużo się mówi, i marka też informuje o tym, że Lumi nie zaburza bariery hydrolipidowej, zresztą sama wam o tym mówiłam, bo robiłam badania. No dobra, coś tak sobie myślę jeszcze, zanim przejdziemy do aplikacji, myślę, że to chyba
Wszystko, bo tak, powiedziałyśmy o tym, jaka jest różnica w wyglądzie, tak, w ładowaniu, w głowicach, w działaniu, że jest ten czas wydłużony, krótszy. Tak. No i właśnie aplikacja. Tak. I teraz tak, jak usłyszeliście już, do tej Lumi, nowej Lumi, jest możliwość ściągnięcia aplikacji na telefon. Dokładnie. To jest aplikacja, która będzie nam kontrolowała cały ten system oczyszczania naszej skóry. Mhm. No dobra. Aplikacja teraz... Tak, właśnie. Powiedz nam trochę więcej o tej aplikacji. Jak to w ogóle działa? Bo już tak powiedziałyśmy sobie, że może mamy podgląd, widzimy jak oczyszczamy i tak dalej. Co ci ta aplikacja tak naprawdę daje? Aplikacja jest taką naszą bazą informacyjną, która nam pomaga śledzić nasze postępy, jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry twarzy, tak? Ale nie tylko oczyszczanie, bo też odmładzanie. Jak wiemy, w żelu, który jest spójny z LumiSpa, jest system AgeLock, czyli system blokujący procesy starzenia się skóry, który AgeLock to jest patent firmy ruskiej, jeden z 20. I dla osoby, która zaczyna swoją pielęgnację z LumiSpa, jesteśmy w stanie prześledzić, czy jesteśmy systematyczne w swojej pielęgnacji, mamy cały kalendarzyk, mamy w związku z tym też nagrody za to, że jesteśmy systematyczni. Jesteśmy w stanie zobaczyć, czy głowica jest w dobrym stanie, czy nie należy już jej wymienić pod kątem zawartości jonu srebra. Jesteśmy w stanie też zobaczyć, czy za chwilę nam się nie rozładuje, ponieważ na ten temat też jest informacja. Jesteśmy w stanie ustawić sobie własną rutynę pielęgnacyjną, czyli to w zależności od tego, czego my konkretnie potrzebujemy i ile mamy czasu. Zalecane jest minimum 2 minuty, ale wiadomo, jak tak jak powiedziałam na początku, lepsza minuta niż nic, więc skupiamy się też poprzez czytanie informacji z naszej skóry. Vera podpowiada, w których miejscach musimy popracować bardziej. Być może to jest zanieczyszczony bardziej nos, być może to są okolice tutaj policzków, być może mamy wągry na brodzie, więc wtedy warto się skupić konkretnie na tych miejscach przez tą minutę i te miejsca doczyścić, tak? Super. Na przykład ja, już jako kobieta, która się zbliża do 40, no to też zaczynam swoje oczyszczanie minimum od szyi, ale też widzę, że aplikacja się rozbudowała i podpowiedziała również, wybierasz sobie fragmenty, tak, swoich partii ciała, które chcesz oczyścić, więc już się pielęgnacja oczyszczająca zaczyna od dekoltu. Więc ja sobie, tak jak mówię, mam ustawioną wieczorną pielęgnację, dekolt, szyja, policzek, czoło. Przypominamy, twarz to nie jest tylko to. Zdecydowanie. To! Tak, twarz się zaczyna minimum od szyi, ale tak naprawdę od dekoltu. No i już na początku się na pewno, jak się z młodym, to się o tym nie pamięta, ale później tak jednak jest. Czas przypomina. Więc też są pokazane ruchy, w którym ruchu należy właściwie prowadzić głowicę, więc też uważam, że to jest bardzo pomocne. Tak jest, bardzo fajna sprawa. Nie, że w dół, nie, że okrągłe ruchy, tylko jak ciągamy do góry, dokładnie, działamy trochę inaczej, to jest świetna sprawa. Czoło tak samo, że w ten sposób, więc, super. Więc to jest, więc dla osób, które nawet, na przykład jak ja jestem osobą zaawansowaną, która już używa technologii ponad 2,5 roku, codziennie, systematycznie, więc ja jestem przykładem na to, że Lumi nie niszczy płaszcza hydrolipidowego, więc wręcz mam wrażenie, że jest dużo lepsza ta moja osłona niż była wcześniej. To nawet dla mnie jest to aplikacja, uważam, pomocna, bo ja też nie pamiętam, kiedy ja mam zmienić głowicę. Też by mnie to denerwowało, że skończyłam sobie oczyścić twarz, szyję i muszę jeszcze raz włączyć. Więc dla mnie to jest naprawdę fajny gadżet. No i tak jak mówiłam, lubię gadżety, więc nawet dla zaawansowanej osoby super, a dla początkowej zdecydowane ułatwienie i myślę, że dużo lepsze efekty dzięki temu. No dobrze, Krysia, ja myślę, że powiedziałyśmy już tak naprawdę chyba wszystko. Chociaż podejrzewam, słuchajcie, że skoro aplikacja cały czas jest poprawiana, będzie się pojawiało dużo nowości związanych właśnie z tą nową Lumi. Ja też myślę, że za jakiś czas sama skuszę się na to, żeby ją przetestować i sprawdzić, ale słuchaj, ja mam do ciebie takie pytanie, bo wiesz, ja sobie tam obserwuję te twoje działania na Instagramie i nie tylko, obserwuję kanał Nuskin Power Show? No Power Show. Na YouTube, właśnie, tak. Obserwuję i widzę, że pojawiło się dużo fajnych informacji, ale nie tylko, bo między innymi pojawiła się wersja tej najnowszej Lumi w takim, słuchajcie, pięknym różowym złocie. Tak. Może wiesz co?
Opowiedz nam, o co chodzi z tym różowym złotem, bo ja nie widziałam, żeby ta wersja była dostępna na stronie, tak żeby można sobie było wybrać na przykład niebieska czy różowe złoto. Wiecie, jak my kobiety sroki lubimy co i jak. Lubimy złoto. Dokładnie, ale widziałam, że jest jakaś taka bardzo fajna opcja dla osób, które są już w marce, albo też dla osób, które chciałyby sobie zarobić jakieś pieniądze. No i właśnie, o co chodzi z tą różową wersją? Cieszę się, że mnie o to zapytałaś, ponieważ uważam, że to jest genialna akcja od firmy Nuskin i właśnie nie tylko dla osób, które są w marce, ponieważ to jest też opcja dla osób, które nie są w marce, czyli są po prostu poza Nuskinem, nie są dystrybutorami, nie są związane w żaden sposób z marką. Jest opcja, która akcja już trwa i skończy się 31 grudnia. Jest opcja zdobycia za darmo różowo-złotej Lumi, gdzie ten element srebrny jest wtedy złoty, a głowica jest różowa i wtedy cały tył jest różowy, jest przesłodka, więc ta technologia jest do wygrania, do zdobycia, do wygrania nie, do zdobycia. Natomiast oprócz tego, że się zdobywa różowo-złotą Lumi, to jeszcze dodatkowo się zarabia niemałe pieniądze, ponieważ to jest ponad 2000 zł. O, tak. Jak to można zarobić w takim razie? Challenge'em jest znalezienie 10 osób, które będą chciały zakupić taką technologię. Czyli z twojego polecenia, czyli z twojego polecenia bądź naszych obserwatorów, tak? Dana osoba ma 10 osób, które chce zamówić to Lumi. Natomiast te osoby muszą się zgłosić po prostu najlepiej do ciebie, bądź też ty pokierujesz tą osobę i jak to zamówienie zrobić. Czyli tak? Rozumiem, że trzeba się gdzieś tam pewnie będzie zarejestrować, w sensie założyć sobie konto, żeby to się pojawiało, że na przykład ode mnie ta osoba kupiła sobie. Tak, bo system musi być wiadomo, od kogo ta osoba kupiła to Lumi, natomiast... Żeby wygrać. Dokładnie. Czyli to musi być 10 nowych Lumi sprzedane do końca roku. Do końca roku. Ta rejestracja, ten system to jest całkowicie bezpłatne, niezobowiązujące, także tutaj... I od tych 10 Lumi masz 2000 zł? Tak. Natomiast 2000 zł, ponad 2000, 2230 dokładnie i różowo-złotą Lumi w prezencie. Czyli tak naprawdę taka osoba jest o ponad 3000 do przodu, tak? No właśnie, dobra sprawa. Bardzo dobra. Natomiast jeżeli komuś się nie uda 10 Lumi sprzedać, no to zostaje po prostu z równą wartością na przykład sprzedanych 5 Lumi, tak? Pieniężną, z równą wartością pieniężną, tak? Ponieważ jedna Lumi to jest 223 zł. Słuchajcie, to jest całkiem fajna sprawa i fajny zarobek. Rzeczywiście, tak. Nawet dla osób, które nie są w marce. Dokładnie. A chciałyby sobie zarobić dodatkowe pieniądze, plus mają prezent, czyli takie wyzwanie, które zrobiła marka do końca tego roku, tak. Żeby was zachęcić, myślę, do wypróbowania, do spróbowania właśnie tej nowej technologii. Do spróbowania technologii, też do zobaczenia, że Nuskin jest takim partnerem biznesowym, który daje po prostu możliwość zarobienia ludziom pieniędzy. I też w sposób niezobowiązujący, w sposób uczciwy, więc myślę, że to jest super, tym bardziej, że teraz ludzie potrzebują po prostu środków na chociażby właśnie prezenty na zbliżające się święta, właśnie. Więc to jest połączenie wyzwania, a też nowej technologii i przy tym jeszcze możliwości zarobkowej. Dobra, ale słuchajcie, jak już jesteśmy przy końcówce dzisiejszego filmu, to razem z Krysią mamy dla was taki prezent, bo stwierdziłyśmy, że skoro dzisiaj rozmawiamy sobie o starszej wersji Lumi i o tej nowszej wersji, to przez najbliższe 24 godziny będziecie mieć możliwość zakupienia tej starszej wersji z 25% rabatem. Wystarczy, że sobie rozwiniecie opis pod moim dzisiejszym filmem, tam będziecie mieć linki do zestawów, czyli mamy wersję z głowicą do skóry normalnej plus żele dopasowane do typów waszej skóry. Wybieracie, nie musicie się nigdzie rejestrować, wybieracie, kupujecie, robicie sobie zakupy 25% taniej. Ale tak jak mówię, to jest oferta, która będzie tylko aktywna przez najbliższe 24 godziny. No chyba, że zdecydujecie się na najnowszą Lumi. Też oczywiście będziecie mieć linki w opisie do dzisiejszego filmu. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania na temat nowej technologii, na temat nowej Lumi, to kierujcie je bezpośrednio do Krysi, ponieważ tak jak Krysia powiedziała, ona już testuje tę technologię od jakiegoś czasu, już ma wyrobione zdanie na jej temat, cały czas sprawdza aplikację, może wam w razie czego coś podpowiedzieć, jakoś was pokierować, tak? Tak, a więc zostawiam wam namiary oczywiście na kanał Krysi w opisie do dzisiejszego filmu, plus oczywiście na Instagram Krysi do skrzyneczki możecie w razie czego pisać,
A ja bardzo Ci dziękuję. Ale mogę jeszcze tylko powiedzieć coś takiego? Pewnie, dawaj. Bo jeszcze zapomniałam, a to jest bardzo ważne, ponieważ w styczniu organizujemy też pierwszą taką galę Lumi Spa Najpiękniejsi. I dla wszystkich osób, które zakupią nową Lumi Spa i zrobią sobie zdjęcie swojej buzi przed zaczęciem się stosowania pielęgnacji i w styczniu wykonają kolejne zdjęcie plus załączą fakturę z zakupu, dokładnie numer zamówienia, wyślą na wskazany e-mail swoje zdjęcia razem z fakturą, to będą mogły wziąć udział w tej akcji i wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Ła, super. To też świetna sprawa, słuchajcie, bo jeśli macie Lumi i dopiero zaczynacie ją stosować, albo kupicie sobie po tym naszym dzisiejszym filmie, tak, zrobicie zdjęcie przed i po, tak. No to jest taka możliwość, że można wziąć udział w tej gali, tak? Tak, w styczniu. Pewnie w Warszawie. W Warszawie. Mhm. I jeszcze jakieś nagrody. Mhm. Dokładnie, więc wiecie, możecie też na przykład nie być obecni na tej gali. Chciałam powiedzieć, że mnie to już nie obejmuje, bo powinnam sobie zrobić takie zdjęcie. Przed zastosowaniem. Ale Lumi to jest tylko w przypadku nowej Lumi. No właśnie. Także tak. I pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli brać udział w tym nowym naszym wyzwaniu, zakupić nową Lumi Ajo i walczyć o tą różowo-złotą, to koniecznie poprzez kontakt z Anitą, tak jak powiedziałam, tak, bo to jest bardzo istotne. Tak, tak, tak. Będziemy się, ja będę wam, będę was prowadzić gdzie, co i jak, bo oczywiście ja mam z kolei kontakt z Krysią, która mnie prowadzi co i jak, więc tak, wiecie, to jest taki łańcuszek, żeby sobie jakoś tam poradzić, tak, ale damy radę, słuchajcie, damy radę. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał. Dziękujemy za waszą obecność i widzimy się w kolejnych publikacjach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa! Pa.